Wiktoria Tukowicz-Rekiew sięga 1870 roku. Wówczas firma Schon & Comp wybudowała w miejscowości Polska-Cerekiew zakład produkcyjny o zdolności przerobowej 500 ton buraków na dobę. W 1889 roku cukrownię składającą się w głównej mierze z drewnianej zabudowy strawił pożar. Jednak jeszcze w tym samym roku zakład udało się odbudować i uruchomić ponownie. Rok 1912 upłynął pod znakiem zmian. Nowym właścicielem została spółka akcyjna GmbH, która odkupiła cukrownię za 1 000 000 marek. Została ona wówczas gruntownie przebudowana i przyjęła nazwę Cukrownia Powiatu Kozielskiego. Następnej przebudowy dokonano w 1934 roku. Zainstalowano nowoczesne baterie dyfuzyjne z hydraulicznym zamknięciem, przebudowano całą buraczarnię i uporządkowano gospodarkę wodną. W takim stanie cukrownia funkcjonowała do 1944 roku. W lutym 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie wysadziły w powietrze kotłownie i kominy fabryczne, które przewracając się na budynek produktowni zniszczyły także część fabryki. 5 maja 1945 roku cukrownia została przekazana w ręce przedstawicieli polskich władz. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie od tego dnia cukrownia funkcjonuje pod dzisiejszą nazwą. Od pierwszych chwil przejęcia cukrowni rozpoczęto jej odbudowę. Kolejne dekady przynosiły dalsze modernizacje. W latach 1959-1964 zainstalowano m.in. nowy piec wapienny, wapniarnię, błotniarki z napędem elektrycznym i warnik. Na przestrzeni lat 60., 70. i 80. wybudowano nową kotłownię, zainstalowano automatyczne wirówki, oddano do użytku nową buraczarnię i estakadę z taśmą buraków. W latach 90., gdy nadeszły zmiany związane z przemianami ustrojowymi i otwarciem na zachód, zakład zaczęto wyposażać w nowe technologie. W 1995 roku wymieniono warniki i skomputeryzowano proces gotowania cukrzycy. A 2 lata później oddano do użytku 2 duże inwestycje – nowy piec wapienny i dyfuzor wieżowy. Każda kolejna zmiana sprawiała, że rosła zdolność przerobowa cukrowni Cerekiew. Z końcem lat 90. zakład produkcyjny wszedł w skład Śląskiej Spółki Cukrowej. W 2004 roku przebudowano surownię i stację filtracji, stację wyparną, plac buraczany. A zaledwie rok później zainaugurowano realizację flagowej inwestycji – silosu cukru ze stacją segregacji, pakownią i terminalem załadunkowym. W 2006 roku inwestycje oddano do eksploatacji. Wybudowano także oczyszczalnię ścieków i nową kotłownię. W 2008 roku zakłady Śląskiej Spółki Cukrowej zostały przyjęte w struktury ZiCuker. Na przestrzeni ostatnich 10 lat w cukrowni Cerekiew pozostającej w strukturach ZiCuker zrealizowano kolejne udane inwestycje. Między innymi wybudowano i oddano do eksploatacji nowy magazyn cukru, wprowadzono rozwiązania mające na celu redukcję zanieczyszczeń i zautomatyzowano magazyny cukru. Tak w panoramicznym skrócie wyglądała historia cukrowni Cerekiew. Spójrzmy teraz, jak dziś funkcjonuje zakład produkcyjny należący do wiodącego producenta cukru w Europie. Zakład produkcyjny Cukrownia Cerekiew zatrudnia na stałe 110 pracowników. Dodatkowo całorocznie wspiera nas 27 pracowników z firm zewnętrznych. Kampania buraczana, która z reguły zaczyna się we wrześniu, a kończy w styczniu, trwa od 100 do 150 dni. Wówczas na terenie zakładu pracuje około 150 osób. Oprócz kampanii zasadniczej prowadzimy kampanię sokową. Zaczyna się ją przeważnie w marcu, a kończy w maju lub w czerwcu i trwa do 50 dni. Cukrownia to nie tylko fabryka, to także plantatorzy, służby surowcowe, firmy świadczące usługi transportu do czyszczania. To także szeroko rozumiana baza surowcowa. Na obecną składają się rejony plantacyjne po cukrowniach Chybie, Baborów, Cerekiew, Racibórz, Otmuchów, Wieluń. Są to tereny, które charakteryzują się urodzajnymi glebami oraz umiarkowanym, łagodnym klimatem i stosunkowo dobrą ilością opadów. Wykorzystują to plantatorzy, którzy dokładają do tego swoją wiedzę, doświadczenie i produkują surowiec najwyższej jakości.
Dla nas wszyscy są ważni, ci najmniejsi, którzy uprawiają buraki na 1 hektarze i ci na plantacjach ponad 1000 hektarowych. Wszystkim służymy pomocą, wsparciem i doradztwem. Efektem tej współpracy są wysokie urodzajne plony. Najlepsi nasi plantatorzy mają ponad 90 ton z hektara, a plony osiągane w rejonie cukrowni Cerekiew należą od lat do najwyższych w Polsce. Sercem cukrowni Cerekiew są jej pracownicy. To oni sprawiają, że cukrownia działa tak efektywnie. W cukrowni pracuję 30 lat na dziale mechanicznym. Jestem odpowiedzialny za przygotowanie maszyn i urządzeń do kampanii. Lubię pracę na wysokich obiektach, takich jak piec wapienny, który mierzy 40 metrów, ponieważ z góry są fajne widoki. Piec wapienny służy nam do produkcji gazu oraz do wypalenia kamienia wapiennego, z którego produkujemy mleko wapienne. Piec wapienny rozpalamy 5 dni przed kampanią i po ciągłej pracy na koniec go gasimy. W laboratorium wykonujemy cały szereg analiz. Dzięki temu otrzymujemy wyniki, które pozwalają kierować procesem produkcji oraz utrzymać wysoką jakość produkowanego w cukrowni Cerekiew cukru. Pracuję w cukrowni od 1978 roku. Jestem odpowiedzialny w remoncie za przygotowanie cukrowni silników rozdziel do kampanii. W kampanii utrzymanie ruchu, sterowanie napędami. Z ciekawostki mogę powiedzieć, że mamy w cukrowni przeszło 600 silników zamontowanych i swój generator, który zaopatrza nas w energię w zasadzie całkowicie. W tej części cukrowni prowadzę krystalizację cukru soku buraczanego. Kryształy cukru oddzielamy na wirówkach i wysyłamy na silos, a z reszty soku międzykrystalicznego wyczerpujemy melasę. Kieruję takimi obiektami jak silos, pakownia, terminal. Cały cukier wyprodukowany przez cukrownię w kampanii buraczanej, sokowej jest przekazywany na silos. My następnie cukier kondycjonujemy, segregujemy, a w fazie końcowej pakujemy w opakowanie 1 kg, 25 kg, 1000 kg oraz autosilosy. Znajdujemy się przed terminalem logistycznym, gdzie na przełomie roku nasze magazyny zapełniają się czerwonymi torebkami cukru królewskiego. To właśnie stąd co pół godziny samochód wyjeżdża prosto do naszych klientów. Najlepsze jest blisko. Poznajcie naszą całą załogę.